Pentagon ujawnił najnowszy samolot B-21 Raider, który określa jako najbardziej zaawansowany w historii ludzkości. To ogromny krok naprzód w technologii wojskowej, który może mieć znaczący wpływ na przyszłość konfliktów zbrojnych. Nie tylko samolot jest imponujący, ale także jego zdolności bojowe. B-21 Raider jest pierwszym bombowcem zaprojektowanym całkowicie w komputerze, bez żadnego prototypu, co świadczy o rewolucji w inżynierii wojskowej. To wielozadaniowy pojazd powietrzny zdolny do pełnienia wielu ról, jak wywiadowczej, obserwacyjnej, rozpoznawczej i bombardującej. Wyposażony w najnowocześniejsze technologie stealth, ma zdolność ukrywania się przed wrogimi radarami i wykrywaniem zagrożeń z dużego pułapu, co daje mu przewagę strategiczną. Najważniejszą cechą B-21 jest zdolność do przenoszenia nowoczesnych bomb atomowych oraz hipersonicznych pocisków. To oznacza, że może skutecznie przełamywać obronę powietrzną Rosji i Chin, co sprawia, że jest potężnym narzędziem odstraszania. Producent Northrop Grumman pracuje nad produkcją 6 takich bombowców, a w planach jest zbudowanie 150 egzemplarzy. Cena jednego wynosi około $511 milionów, a całego programu $80 miliardów. B-21 Raider staje się kluczowym elementem amerykańskiej obrony i przyczynia się do utrzymania strategicznej przewagi USA nad potencjalnymi przeciwnikami. Pentagon nie ukrywa swoich planów co do użycia B-21 Raider w przypadku agresji Rosji na kraje NATO. Ten nowy, zaawansowany samolot ma zdolność do prowadzenia ataków na dużą skalę, co czyni go potencjalnym środkiem obrony i odstraszania w obliczu ewentualnych konfliktów.